czemu nie mogę? To bo też nie mogę, ale i jajo. Aha, bo pewnie pusze mają mniejszy zasięg. No i teraz już możemy. Ładnie, powchodziło troszkę. O, dobra, już zaczęli we mnie sypać jakimiś czarami. Rzuciła na siebie pewnie membranę. Dobrze, ja już w tym momencie się usunę z drogi, ponieważ gdyby podszedł, to ja już nie mam możliwości poruszenia się. Rzucam na siebie pancerz. Reszta musi niestety czekać. Żadnej pułapki nie mogę założyć. Regeneracji na razie też nie potrzebuję. Jest, podszedł i dzięki temu mogę teraz zacząć go bić niemiłosiernie. Okej, okay. Pancerz wytrzymał. Nie trafiliśmy. Ach, tragedia. Czar. Ładnie poszło. Blok, dodatkowy cios będzie miał. Dobrze, 3, 4, 5, 6, 6 ataków wykonam. Ale jaju. I ta pani niech go załatwi. Perłowa kapłanko. Obrywasz w ten sposób. Nie trafiła. No niesamowite. No to perłową kapłankę po prostu tradycyjnym sposobem będziemy bić. Ten już się zbliża. Tak. Więc pancerzyk. Wow, dużo chybień. Jest ten kolega nasz, niemiły, ale może by najpierw ją załatwić tak na do końca. Czyż to może długo potrwać, ona ma redukcję tych swoich piekielnych obrażeń. O, Kensei, dobra, tobą się zajmie najpierw. Pancerz. No i teraz musimy rzucić na siebie ochronę i możemy perłową kapłankę bić. Dobrze. Mamy ciągle pancerz, więc w Kenseya teraz. Chociaż nie, załatwmy tę kapłankę, do cholery jasnej. Niech ona mnie tutaj nie denerwuje. Jest. I co? I teraz brońmy się. Ładnie. Nie trafione. Ty rzuć na niego ognie piekielne, a wy się brońcie. Nic się nie stało. Jest, weszło. Chybiemy jedno, czyli będzie dodatkowy cios. No jak ja to lubię. Ogień. Obrona. O, ładnie, gość jest już praktycznie na wykończenie. Więc zróbmy to. Uff, zadowolony. Od razu, wyśpijmy się, wyspać się trzeba. Tenże napój zdrowia. Szczerze powiedziawszy, to nic nie otrzymałem sensownego. O, i teraz ja nie wiem, w które wejście tak naprawdę powinienem się skierować. Kult niszczycielki okrętów. Do cholery jasnej, co za... Kto wymyślał te questy tutaj? O, tu mamy ścianę jakąś. Można ją... Nie można jej rozwalić, że nad czarem. I to ja się pakuję w ten korytarz i tu mamy dźwignię. Co się wydarzyło? O, żeż w dupę. Czy ta kapłanka mnie widzi również? Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli... No dobra, próbujemy po prostu.
Kapłanka mnie widzi, do cholery jasnej, nie mogę uciec. Więc dobrze. Potrzebuję zbroi? Potrzebuję zbroi. No, ho, ho, ho. Ty go atakujesz po prostu ogniami. Ty się powstrzymujesz. I ty się powstrzymujesz. Okej. Pysznie. Nic się nie stało. Zbroja. Ogień. Tarcza, tarcza. Kapłanka się zbliża niesamowicie szybko. Ładnie. To będzie śmierć. A reszta się broni w tym momencie. Kapłanka jeszcze nie podejdzie, więc ja się przed nią schowam. Orzesz w dupę. No właśnie. Chowamy się. Dzięki temu ona nie będzie mogła mnie z dystansu atakować. Wciąż mam ochronę w postaci zbroi. Dobrze, zjawiła się nasza pyszna kapłaneczka. Zmniejszamy jej pancerz i bijemy. Uj, dużo chybień. Wow. Zbroja i bijemy kapłankę. Stamtąd nikt nie przychodzi na szczęście. Wow, same chybienia, jakim cudem. Dobrze, Kensei, teraz ty. Nie trafiliśmy, no to... Puch. I ta kapłanka. Kensei, znowu ty będziesz leciał. Nie trafiony znowu, do cholery jasnej. Aaa. Zbroja i kapłanka. No jak? Kto to był? O cholery, ja jestem tam. Chyba ktoś jeszcze mnie atakuje. Nie wiem w jaki sposób, ale tak mi się wydaje. O, przynajmniej chybiliśmy. Nie, może nie atakuje nas nikt z boku. Jest, w końcu. Więc, pancerz. I bijemy. Orzesz w dupę. Pijesz. Mamy regenerację, więc... Kapłanka. Wow, nieźle. Pochybiała. Mocno, więc jest szansa. Przynajmniej na wykończenie. O Boże. O. Kensei, teraz ty. No oczywiście, że się nie dało załatwić kapłanki w tej turze, no bo po co? Może teraz się uda. Jest, udało się. I co? Regeneracji potrzebujemy? Prawdopodobnie nie, więc ja sobie zrobię blok. Okej, okay. Zbroja, ogień, strzała, dobra, przynajmniej tyle. Czy ty coś możesz mu zafundować? Pysznie. Uff, udało się. Udało się, teraz tak, sejwik. O cholera, ja nie walczę. Że niby gdzie ten mój... Tam jest ona, niby że jest moim przeciwnikiem. No to niech podejdzie. O, cudownie po prostu. No okej, okay, w takim razie nie chce ona podejść do nas. Że my mamy podejść.
Dobra, ruszyła tyłek. Będziemy pierwsi. Ha, ha, ha. Nie cofaj się. Dobra. Teraz. Ciach. Po prostu bijemy. Aj, zapomniałem o ochronie. Wow, to mi od razu zdejmuje całą tą. Całą zbroję. Okej, jest dobrze. Kurde, poważnie. Tak, ty nas regeneruj. Ty, zbroja. A wybije cię. Okej, nic się nie wydarzyło złego. Skończyła się mana czy coś? Chyba skończyła się mana. Nie. Dobra. Teraz możemy się w końcu wyspać. Okej, okej. Jest tragicznie, jeżeli chodzi o ilość napoi. Magicznych szczególnie. No to dobrze, posuwajmy się dalej w tej lokacji. Mamy jakąś skrzyneczkę. Kiepskie. Nikt nas nie zaatakował z tyłu. Duża mikstura, to od razu rzucimy tobie. O, i znowu kapłanka. Oberwała. Oberwała. Reszta ma, nie ma zasięgu. Możesz w dupę. Really? Dobra. Jednoznacznie. No, daj mi się poruszyć. W sumie to mogłem w nich trochę postrzelać jeszcze, ale... Było, minęło. Dobrze, następna tura już będą przy mnie. Więc zbroja. A reszta się broni. Jest, podeszli. Kensei i Kensei po prostu. Po prostu Kenseiowie. Tak, co on ma? Nieustępliwość. O matko. Źle. Czy zblokuje, czy nie zblokuje, to źle. To lepiej, żeby nie blokował, szczerze mówiąc. Tak, zbroja. Ty możesz spokojnie rzucić czarem. A wy strzałami. Tarcza wytrzymała. Okej. Jest, jeden mniej, uff. Jeden mniej. Oczywiście nie mam już tarczy. Orzesz w dupę, co to? Kim ty, dowódca nagów? Odwet. Ale jajo. Dobra, załatwmy najpierw tego mniejszego. O mniejszej randze.
kształć. Kapłanki oczywiście nie mogę atakować. O. Pysznie po prostu. Wow. O Boże, tarcza mi pękła, no bez jaj. Gin, ścierwo. Teraz tak, ty. Ajajajajaj. Tarcza. I co? I kapłankę łotamy. Jednoznacznie. Chociaż nie, rzućmy w niego może... Nie mogę. No to kapłanka w takim razie. Osłabmy ją. O Boże, rzucił, co rzucił? Duch bojowy. O 50% zwiększone obrażenia, no pycha. Tylko na to czekałem, szczerze mówiąc. Dobrze, od razu regeneracja. Zbroja. I co? Bijemy tą kapłankę. Nic. W takim razie ty. Elegancja. Zniszczyć ci, kurczę, pancerzyk. Chyba już to zrobiłem wcześniej, ale no nieważne. Wow. Ciągle regenerujecie, tak? To w kapłankę tym razem. Znowu duch bojowy. Nie jest źle. O, dowódca nagów. Oberwał. O, tragedia, tragedia. Trzeba ratować uzdrowienie. Okej, uzdrowienie. Ją oczywiście trzeba uzdrowić. Ty, regeneruj. I teraz dostaniemy nieźle po tyłku. Udało się. Tarcza. Tarcza oczywiście nie wytrzymała. A jeszcze mogę rzucić tarczę. O, Larry jasny, znowu mi zlikwiduje tarczę. Nie, nie zlikwidowała na szczęście. Więc mogę spokojnie się napić którejś z miksturek. Okej. Ty musisz, nie musisz regenerować. Dobra, załatwmy tą kapłankę pieprzoną. Ty ją załatwisz. No, bez jaj. No to ty ją załatwisz. Okej. A ty... Ty się blokuj po prostu. Auć. Tarcza. Strzała. 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 Okej. Mamy... Mamy szansę, może nawet to przetrwać. Aj, chyba nie. Dobrze. Nie jest źle. Nie jest źle. O Boże, regeneruj. Ty, tarcza. Wy strzelacie. Chybienia dwa. Tarcza przetrwała, okej. Okay. Musisz się znowu napić, tylko że tym razem mamy już coraz poważniejsze miksturki. Ile my tej mamy? Dużo. Tragedia po prostu. Cholery jasnej. Dlaczego strzelam z łuku? Ponieważ jeżeli zaatakuję bez tego,
to będą nie wchodzić mu ciosy, on będzie oddawał za każdym nadchodzące, a moje nie będą wchodzić albo będą blokowane tak czy siak. Więc... wow. Więc po prostu wow. Muszę napić się miksturki. I bijemy. Jest, następna tura już będziesz martwy, koleś. Bez względu na to, czy użyję czarów, czy nie. Ładnie. Potężna mikstura many znowu mi wpadła. Coś jeszcze? Ta tarcza malutka, którą tak naprawdę sprzedam. Mhm. Chociaż muszę wymienić na jakąś lepszą tarczę. Tej nie mogę używać. Innej nie mam, więc siłą rzeczy wrzucę ci tą, którą teraz zdobyłem. Ktoś jeszcze ma coś pęknięte? Nie. Reszta działa tak jak należy. Dobrze, otworzył mi się następny kawałeczek przestrzeni do przejścia, aż do spotkania następnych wrogów. Tu nie mogę przejść, muszę jakąś dźwignię znaleźć. To jest ciekawe, gdzie ja mogę tą dźwignię znaleźć? Gdzie ta dźwignia będzie? Mam skrzynkę. O, kluczyk potrzebny. O, nie widzę żadnej. Mogę coś z tą beczką zrobić? Oczywiście też nic nie mogę z beczką zrobić. No to zagwozdka. Nie wiem. Utknąłem po raz drugi. Dobrze, tutaj nie byłem. Oho. Słyszę coś. A z tej strony? Fucking hell, znowu ten gość. Great! I needed to hit something. Nie, ten jest tylko groźny, okej. Wycofajmy się. Jest, zjawili się, więc możemy zacząć ich atakować jak najbardziej nieprzyjemnie. Elegancko. Podeszli. Więc teraz zbroja. Ognisty pocisk w tego Kenseya. Ty bronisz... A nie, ty atakujesz strzałami do góry. Zapomniałem całkiem o tym. Dobrze, Kensei. Ty teraz obrywasz. Zdejmujemy ci zbroję. I bijemy cię straszliwie. Auć. Może być nieciekawie. Do kogo to? Kto to mówił i do kogo? Znowu niebiańska zbroja, znowu pocisk, znowu... Okej, nic się nie dzieje. Jest zadowalająco. Jest, padł. Okej. Podszedł ten stwór, kurczę. Źle. Dobrze, tu już można regenerować. Ty możesz w tego Kenseya... Nie, w niego puścisz ognistą strzałę, czy jak się to tam nazywało. A ty możesz łukiem strzelić w tego. Dobrze, chybienie, mamy ciągle niebiańską zbroję i mamy ciągle regenerację, więc teraz można by było zająć się tym gościem na poważniej. Tak, on już nie ma zdjętego pancerza, ale tym kolegą nie mogę zafundować zmniejszenia pancerzyka, więc po prostu łotamy. Ładnie.
prostu ładnie. O, ty. Wow. Okej, wytrzymała zbroja. Zbijemy. Dobra, ten gość zginie w następnej turze już. O, tak, potrzebuję tak czy tak do zbroi. W sumie to ty go załatw. Okej. Reszta też bije łukami. Ładnie, blok poszedł. Musimy się napić. I strzały. O. Chybił. To bardzo ładnie. Tak, zdejmijmy mu ochronkę. Okej. Nic się nie dzieje na razie złego. Chyba nie. Jest, padł. Co zdobyliśmy? Zdrowia tylko po napoje. Niezbytnie to satysfakcjonuje. Potrzebuję many. W każdym razie na pewno można sobie zasejwować. Na pewno mogę się wyspać. Tak podejrzewam, że przydałoby się to uczynić. Tam mamy jakieś wyjście, nie wiem gdzie. Tutaj mamy znowu Gryfi Pierścień, za który dostaniemy kupę kasy i w końcu duża mistra many, to się przyda. Ja od razu wrzucę to Legei. Hops. I zobaczę, co to za wyjście. Dźwignia, dźwignia. Najpierw rozejrzę się za dźwignią. Żadnej nie zauważam. I gdzie jest to wyjście? Skała czaszki poziom drugi. No ja na razie jeszcze w skale czaszki poziom pierwszy nie wszystko zbadałem. I nie wszędzie mi się udało przejść. Więc jeszcze chyba się wrócę na te korytarzyki. Tak, tu nie byłem. Gdzie tu jest dźwignia? Nie widzę żadnej. O, tu było jakieś jeszcze. I beczka. Złoty klucz mam. Tam są drzwi, które otwierają. Pulsujący niebieski płyn. Czym jest pulsujący niebieski płyn? Za cholerę nie wiem, ludzie. Przydzielę to tak czy siak robi. Odporność na magię wody.